Cześć, witam Was w kolejnym spotkaniu na kanale Marco Polska Piłka. Dzisiaj taki troszeczkę Euro Studio. No i zajmiemy się tutaj naszą grupą, a więc grupą, w której jesteśmy. My przegrywamy z Holandią 2-1 po całkiem niezłym meczu. No a dzisiaj mieliśmy, wczoraj przepraszam, mieliśmy, mogliśmy śledzić mecze naszych grupowych rywali. Zagrała drużyny Francji i drużyna Austrii. No i powiem Wam szczerze, że tutaj Francuzi mnie nie zachwycili. Mecz walki, mecz trudny dla jednych i drugich. Dobrze grała Austria, trzeba im to oddać, bardzo dobrze presowali. Były momenty, gdzie Francuzi musieli się bronić i no, zabrakło niewiele, żeby Austriacy coś strzelili, z tym, że no, niestety tych strzałów Austriaków zbyt wiele nie było. Kontuzja Mbappé to na pewno problem dla drużyny francuskiej. Myślę, że w następnym meczu Mbappé może zagrać w masce. Ma połamany nos, gdzie oczywiście nie było w tym zagraniu żadnej złośliwości, wyskakiwał do główki, no i jak mogliśmy zauważyć, uderzył po prostu nosem w obojczyk zawodnika austriackiego. No i cóż, po tym meczu powiem Wam szczerze, no nie będzie łatwo to nam oczywiście tutaj zagrać z Austriakami. Austriacy grają wysoko, wybiegani, silni fizycznie, no, także tutaj będzie to dla nas bardzo ciężki mecz. W tej drugiej kolejce tak samo, no nie wiem jak zagrają. Francuzi wygrali po prostu dzięki jednej akcji, gdzie podwoili sobie prawą, lewą stronę, gdzie grał Dembele, który tam niewiele wnosił, dużo wiatru, ale mało z tego było jakiejkolwiek korzyści. Przeszedł w to miejsce, podwoił go Mbappé, który dośrodkował i tak nieszczęśliwie interweniował obrońca austriacki, że trafił piłką do własnej siatki. W sumie to też nie można powiedzieć, że źle się zachował, bo zachował się dobrze. Chciał odciąć od podania napastnika, tylko ta główka mu po prostu nie wyszła. Myślę, że w zamiarach było to wybicie poza bramkę, no ale niestety umieścił piłkę we własnej bramce. Oczywiście Austriacy starali się to zrobić, do końca dzielnie walczyli. No, mówię, ta grupa jest bardzo trudna, bardzo wyrównana. W meczu przyszłym w piątek już reprezentacja Polski łatwo mieć nie będzie, no ale na to byliśmy przygotowani. Zobaczymy, jak się zaprezentujemy na tle całkiem nieźle grającej Austrii. Austriacy widać, jest to drużyna, która szybko doskakuje. Na to trzeba będzie uważać, tutaj granie od tyłu różnie się może skończyć. Musimy, jeżeli już będziemy grali od tyłu, musimy grać bardzo dokładnie, ponieważ Austriacy będą czyhali na każdy błąd najmniejszy. Każda najmniejsza strata może zostać przez Austriaków skarcona, tak jak robili to z drużyną francuską, gdzie podchodzili bardzo wysoko. Może na początku tego meczu tak Francuzi mieli trochę przewagi, trochę takiego luzu, ale później już ten mecz się dosyć wyrównał, nawet w liczbach dość wyrównany był. No i naprawdę ciężka, trudna grupa i ciężka, trudna przeprawa dla reprezentacji Polski, jak w meczu z Austrią, tak i pewnie w tym ostatnim z Francją. Zobaczymy, jak to się poukłada. Uważam, że zwycięstwo Francji szczęśliwe, pomimo że Francuzi może mieli tych okazji do zdobycia bramki więcej, ponieważ też Mbappé miał jedną sytuację, gdzie wychodził sam na sam i nie wykorzystał jej. No ale ogólnie rzecz biorąc, to Austria zaprezentowała się naprawdę z niezłej strony. I tutaj widać od razu, że ta drużyna jest groźna. Tak samo myślę, że ten mecz z nami będzie wyglądał podobnie. Będą podobnie presowali, będą wysoko podchodzili
Także musimy tutaj, mówię, uważać właśnie podczas wyjść spod pressingu, to musi być wszystko grane bardzo dokładnie. I zobaczymy też, w jakim składzie personalnym wyjdzie reprezentacja Polski. No i jak to się będzie wszystko prezentowało na boisku. Na razie do piątku nasi zawodnicy i nasi grupowi rywale odpoczywamy i będziemy czekali z niecierpliwością na drugi mecz reprezentacji, obyśmy zaprezentowali podobny styl jak z drużyną Holandii. A myślę, że aż takiej tragedii nie będzie, ale będzie to bardzo, bardzo ciężkie spotkanie po tym, co zobaczyłem wczoraj. Także myślę, że tutaj będzie dużo walki, dużo biegania, dużo fizyczności, bo tak na tym bazuje drużyna Austrii i to trzeba będzie im przeciwstawić. Dziękuję Wam za ten krótki filmik. Zapraszam Was do oglądania kanału Marco Polska Piłka, do subów kanału Marco Polska Piłka, jak również do wyrażenia swoich opinii na temat przyszłego meczu, najlepiej w komentarzach pod filmem. Chciałbym, chętnie poznać Wasze opinie, jakie macie. Także na dzisiaj Wam już dziękuję.